Policzę. Ty nie miałeś w tą stronę chłop przejechać? Gdzie mnie tutaj na to jedziesz? Gdzie ty się wybierasz tym peksem? Ale żeś się wpierdziel, że nie możesz teraz odwrócić nam. A to pas! Dobra, jedziemy autobusem na badanie medyczne. Gdzie ty jedziesz, człowieku? Musisz badania przejść. Ty musisz na badania iść. Leć na badania. Zaraz ciebie zbadamy. Zobaczymy, czy jest dobrze. Zamknięte? Tak, zamknięte? Coś mi się nie wydaje, że to jest zamknięte. To ja bym tu podniósł. Chłopczyk, wyjedź stąd, bo tu robisz szkody duże. Czekaj, bo mnie tutaj rozjedziesz. No i teraz możesz jechać swoją trasą. To jak ty jedziesz, tędy czy tędy? No ja nie wiem, co oni wyczyniają, ty no. Pali w powietrzu. Zebix też odwala jakąś manianę dziwną. Chłopcze, jedź zatankować. Nie wygłupiaj się. Oj, sorry, Seba. Dobra, możesz jechać. Zajmiemy się Sebą. Popatrzę, że z Sebą coś jest nie tak. Odstawimy go. Da się go znaleźć jeszcze? Jak tutaj jest ciemno. No nic, dobra. Ja tam się nie będę tym przejmował. A ten sobie próbuje coś tam. Idziemy do baru. Trzeba tutaj zrobić trochę porządek. Drzwiami wchodził, kurde. Czekajcie, tutaj. Jaha, etkö sinäkin turtamaa sun pääs, että unohtuu hetkeks mitenkä kaahea paikka tämä muolima loppujen lopuks on. Sä ootte paljus. Tutei säbä autko, se on Sebę. Szyby. Szyby czy szeby? O, tam jest jeszcze podobno chyba samochód. Ciekawe, poproszę. Ja teraz potężną siłę mam. Kurde. Człowiek. Nie, ja go nie puszczę. Bo mi pojedzie i nie będzie żadnego tutaj fajnego autka takiego do przewracania, nie?
mi się kurde nie podoba. Także tutaj trochę poszalejemy. Kurde, to auto jest przyspawane. Wiem co zrobimy, idziemy na główną ulicę. To znaczy idziemy, ja nie będę iść, bo to za dużo czasu mi zajmie. Sobie się po prostu tutaj wybierzemy. Poczekamy na kogoś. Także ten odcinek taki bardziej modowany, można by powiedzieć. Mam nadzieję, że dla was się spodoba. Czekamy, czy tutaj ktoś będzie jechał. Oczywiście tutaj nikt nie jedzie. Wszyscy to mają gdzieś. Pragnienie moje, tak? Dobra, moje pragnienie trzeba tutaj uzupełnić. Możemy się tutaj wybrać tak naprawdę wszędzie. Możemy się wybrać wszędzie. W szybciutkim czasie. Sobie zjemy. Jeszcze się sobie tutaj napijemy. No i się wybieramy. Ja chcę gdzieś na głównej drodze spotkać kogoś. Ciekawe, czy pociąg będę mógł podnieść. Liczę na to, że tak. Tak, tylko znając życie. Aha. Okej. Patrzcie, tutaj no nic nie ma, no. No niestety, nic tutaj nie było. Pociągu też jakoś tutaj kurczak pieczony nie spotkałem. Bardzo chętnie bym na niego tu poczekał. Szkoda, że go tu nie ma. Kurwa, sól. Może do tej wieży sobie polecimy. Te muchy, co? Jakieś dźwięki nad wodą, kurczę. No taka owieża, no zobaczymy co tam na jej czubku ciekawego dają. Tak naprawdę to nic. Dobra. Dobra, sobie tutaj na kogoś poczekamy. Może ktoś... Kurde, te muchy mnie zaraz zjedą. Naprawdę. O. Barierkę chciałem zrobić. Słup mogę wychwycić? Ja to jestem silny teraz w tej grze. Przystanki mogę łapać. Teraz zobaczymy, czy ten cwaniaczek tutaj. Tutaj w sklepie tam.
czekajcie, ja otworzę drzwi. Nie, ten to się zapiera jak stary zboczeniec. Kurde, ja bym chętnie coś... Wyszedł do kaheksa, wyszedł do... Odpajmy, no my ta synule. Chłopie, ty widziałeś, że tu auto wjechało? No. Kyllä täällä maakin kohtelu on aika kaltoa tätä minunkin bisnestä. Ihmiset valitsevat, että kun ei ole rahaa oikein mitään ostoa, niin voiko ne ihmetyttää, että mitenkäs tää sitten siihen kaljaan riittää rahaa? Ei ole minä on rahaa, niin kyllä, kyllä kaljaa pitää silti saada. Onkaan se nyt minun kannalta ihan hyvä juttu se. Kuten, aina minun olisi pitänyt sikaua, no. No, także muchy mnie zaraz zjedzą. Szukałem więzienia tutaj w tej grze, ale nie mogłem znaleźć, także nie wiem, to jest więzienie, można by powiedzieć, lądowanie w tym więzieniu jeszcze w opcji beta, także to jeszcze tak naprawdę nie zostało wprowadzone do gry. Myślę, że zanim to będzie wprowadzone, to jeszcze trochę potrwa. Przystanek leży sobie. Nie wiem, zastanawiam się, czy ktoś będzie jechał. Znając życie, pewnie nie. Jedzie. No i co, chłopczyk? Gdzie ty jedziesz? Co ty myślał? Ciśniem z nim, kurde. Posadzim go tutaj. Cyk. No i teraz sobie jedź, chłopczyk. A co ty tutaj sobie tutaj wyczyniasz, cwaniaczku? No. No i czemu nie jedziesz? Ole pocisk. Mogę wsiąść do ciebie? Nie, tam. No jedź. Tutaj będzie Seba ci tarasował drogę. Zobacz, co tutaj, chłopcze, narobiłeś. Zabiłeś Sebę. Demolujesz sklep. Ja nie wiem, co z tobą się dzieje. Wariat jesteś. Patrzcie, jeszcze żyje. Tego chłopa się chyba nie da nawet zabić. Dobry z niego wariat. Jeszcze kibuje sobie, kurwa, fajnie, pali. O, będzie jechał chyba. Na mnie będziesz jechał? Chłopczyk, nigdy stąd nie wyjedziesz. Próbując tako. O tako. Nie wiem, co ty, chłopczyk, wyczyniasz. Kurka wodna, człowieku. Dobra, puszczę cię. Jedź. Papa. Aj, stop, bit tu. Papa. Dasz radę? Jakoś wolno jedzie, chyba się wystraszył. Niech jedzie, nie będę już go męczył. To czekam, aż jakaś ciężarówka będzie jechała.
Szkoda, że policja nie jedzie, kurczę. Jeżeli policja jechała, trzeba zrobić niezłe demy, nie? Ma kurwa? Ajajajajaj. Niestety, ale nie mogę znaków dotknąć i wyrwać. Także już tutaj mapę zwiedziłem wszerz i wzdłuż. I myślę, że jeśli się pojawi już w grze pobyt w więzieniu, to myślę, że sobie tam odwiedzimy to. Pojedzie na ten samochód. Jakiś cwaniaczek duje, ale pruje. Patrzcie na mnie. Dobra, musimy go wydostać. Tak, tylko żebym wiedział, gdzie on jest. Dobra, on gdzieś tam jest. O, jedzie peksik. Chłopcze, a ty gdzie byłeś? No zobacz. Na wycieczce był chłopak. Patrzcie, co się stało. Głowa się nie odwróciła. Gest, tak. O, patrzcie, kramo został. Dobrze, dobrze. Blokady robię. Rolnicza blokada. Sami gangsterzy. Jeszcze czekamy na jakieś palety. A jest to pas. Dziewięć. Autami. Je, bebe. A jest to pas. Ciśnij go. Jeden gaz dodaj. Dawaj gazu, dawaj gazu. Tamten gumę pali, myśli, że wyjedzie. No, chłopaki. Poddaliście się? Jest. Będzie akcja. Uwaga. Jadą. Ale tylko paruje. Najeżdżaj, najeżdżaj. Wow! Chciałbyś najeżdżać, najeżdżaj na niego. To najechał. Ty, chłopczyk, co ty robisz? Jak ty wariat? Patrzcie, wieżyczka załóż. Paleciaki się zrobiły tutaj. La la la. La la la. To mi się podoba. No i co to chłopaki się wyrabia? Jest! Jeszcze wariant jeden dojechał. Same wariaty, naprawdę. Patrzcie, wariacka wieżyczka zboczeńcu. Z naciskiem na Flexa. Ten gumę pali, ten sobie dobrze się miewa. Mogę otworzyć drzwi w Flexie. Tam. Patrzcie, ten próbuje wyjechać. Chłopcze. Ty chyba na dach spadłeś. Thank you.
schody tutaj leżą na dachu. Tutaj jakiś wypadek duży. Patrzcie. Nic nie jedzie, ja tu czekam. Jeszcze jeden może przyjedzie. Kończyć ten odcinek takim oto akcentem, potężnym karambolem w tej grze. Pozdrawiam serdecznie, zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz kolejne odcinki. Cześć, na razie.